Cześć moi mili, witam was w drugim rozdziale Eastern Exorcist. Zobaczymy, czym ten rozdział nas zaskoczy. Jak to się atakowało? Dobra, tu było to, tu było to, tu było to. Znaczy w sumie chyba na razie nie będziemy walczyć. Tylko idziemy się dowiedzieć w ogóle, w jakiej lokalizacji jesteśmy. Tak bynajmniej mi się wydaje. Wpierw jakieś pewnie kwestie mówione. Who's dead? Sorry for disturbing you. Could you please tell me where the ancestral hall is? I don't know, go away, get out of here. Excuse me. I don't know, go away. Weź, bo ci tam zaraz wbiję do tego domu. Sorry for disturbing you. Could you please tell me where the ancestral hall is? Out of town, towners are not welcome here. Go away. Who are you? My junior discipline tank Wenny was from Dragon King Village. May I ask where the ancestral hall is? Just go ahead. By the house where the oxen are kept. Now, just go. Thank you. Dragon King bless us. Ugh, I had no choice but to do this. No choice. I'm sorry. I'm sorry. Dziwnie się zachowują ci ludzie tutaj tak troszeczkę. The sign says stay inside during the miasma infestation and keep an eye on your children. Never go up the mountain when the miasma is out. And the sign is information on several lost villagers and the date they went missing. Zenergo, Zangtiran, Wang Fungoi, Daniel. So many people have disappeared that the paper is crammed with writing. And the ancestral hall. Zobaczymy, co tam jest. Boohoo, Daniel? Is that you, Daniel? The Dragon King has blessed you with your return. Where have you been? Who are you? You're not Daniel, go away! Ever since the last sacrificial ritual in the village, Daniel has... Is it... A, no tak. Pierw do Ancestral Hall trzeba iść. No. You are a rare visitor. What brings you here to our backwater village, swordman? My name is Yulu Chuan. My junior discipline was Tang Venia, a native of Dragon King Village, who was killed on Mount Kui not long ago. I'm taking his remains back to his hometown. Well, leave it to me. By the way, did your brother even tell you about our village? No. All I know is that he was an orphan and joined the Kangshan school to learn from our master and that he was born in the Dragon King Village. Why do you ask? Just a casual question. You've come long away, swordsman. We would like to be a good host to you, but the village has been troubled by miasma lately, so I'm afraid we can't entertain you. No worries. Speaking of this miasma, my master mentioned my brother's parents died because of miasma. Do you know anything about this? This miasma appears every few years and dissipates after a few days. I have never heard of anyone dying from a miasma attack, so don't worry, swordsman. I see. I won't bother you any further, so I'll take my leave. Farewell, swordsman. Forgive me for not walking with you. No dobra. Wait. Remember not to take the mountain path, swordsman. The mountain is full of miasma and you are bound to get lost. Thank you for the warning, sir. The
Fuck spirit, stop! Pytanie brzmi, czy ona mnie na minę nie wpierdzieli. Stop! Heh, heh, heh. Efekt miazmy. Ciekawe. Wszedł do lasu, spojrzał się i nagle osada zniknęła. I might have fallen for the fox spirit tricks. I've got to find the way out of this forest. Czyli przypuszczam, że teraz to już nie będzie takie, że tak powiem, proste. Czemu nie mogę ten uzupełnić buteleczek? Dobra, żyję. A czemu dwie butelki tylko mam? No chyba, że mnie nie stać. Nie da się, dobra. I co? A, jakiś duch jeszcze wylatuje z niego, chyba, czy coś, nie wiem. A Jezu, mi się klawisze mylą, ja cały czas U naciskam zamiast I i ja się leczę, nie wiadomo po co, z czego i tak dalej. Dobry agent ze mnie, nie powiem. Ej, bo ja się w kółko kręcę. It seems I'm back where I started off the walking for so long. There seems to be something evil about this forest. Trochę. Ej, no oddaj mi butelki. Czemu ja nie mogę butelek sobie ten kupić? O co tu chodzi? Czemu w ogóle... Ej, znowu mam 3 butelki. The paths are complicated and the trees all look the same. I can't tell where I am. The fog seems to be moving with the wind. I'd better observe the movement of the fog before I move. I make next step. Okay, tu jest tak. Tu jest tak. O! Ale to, nie wiem czemu ja mam tylko 3 butelki, nic więcej. O! Dzień dobry. A mi kopa sprzedał.
Ajajajaj, zwaliłem to. Mi się palce poplątały w tej walce. O Boże, Boże, Boże. The buffs are complicated with the trips. A, dobra. Okej, to idzie tu. To idzie z powrotem. O właśnie. O, i tutaj mogę się zrepleniszować pięknie. Czy tu się już może coś dzikiego dziać? Phew, finally out of the woods. To było ładne. Ej, coś tu. Jakieś duszki mnie tu atakują. Nie da się tego rozwalić. Nie wiem, czy dobrze idę. Okej, mam rozumieć, że te nietoperki sobie przez te nogi przelatują i nic im się nie dzieje. Potwory zawsze były irytujące, nie zaprzeczę. O, Aura Essence. Dobra, pozamiatane. O! Zebrałem znowu. A tam już nic nie ma. Dobra. Nie wiem, czy dobrze w ogóle idę, bo tam na dole jakieś przejście było, ale... No, już myślałem. Aha. Dobrze pomyślałem. Dobra, czyli to jest takie trochę AOE.
Ach, głupie błędy. Z mojej strony. Zbieraj tą kulkę. O Boże! Co robisz? Po prostu kocham takie jump questy. Nawet w sumie nie wiem. Nie, no dobrze, idę chyba. Albo nie, nie, no dobrze, idę. That's. In order to calm the spirits and drive away the miasma, we offer the sacrifices here. The details are as follows. The humans dressed as ghosts will tie the sacrifice to the altar. The priests perform the ritual with a sword. And when the spirits gather, the sacrifice will be untied. The sacrifice's hands and feet will be cut off before everyone leaves. Ugh. The sacrifice should be in good health and full of vigor. The longer the sacrifice lasts before death, that's better. As it pleases the spirits. If all goes well, the miasma will be gone in a few days and peace will be guaranteed for half a year. Tylko pół roku. Boże święty. Dzień dobry. Co jest? A, niepotrzebnie tego zużyłem, bo teraz będę to tylko tracił.
już ogarniam. No, nie był jakiś specjalnie ciężki, wystarczyło pomyśleć trochę. Enhanced Tree Face. A, to jest challenge, dobra. Więc ten demon jest pokonany, więc co tam? Miazma cała zniknęła? You, you're not from the village. What are you? Langxiang. They want to kill Langxiang. Stop them, please. Calm down. What happened? I am Ah Yuan. I am from another village and I fell in love with Langxiang. Her parents agreed to our relationship, but when I came to ask her hand in marriage, they suddenly refused their marriage and even forbade me to see Langxiang. I snuck into Langxiang's room 2 days ago and finally met her. She told me about the terrible custom of human sacrifice in her village and that she had been chosen for the sacrifice. I promised her I would escape with her. I didn't know what the villagers were already watching me, and they Langxiang said that whenever the miasma spread to the village, a young person will be chosen by the village as a sacrifice. They say it's a sacrifice to the mountain gods to calm their anger. Langxiang must still be waiting for me, but I'm in this state now. I'll find some way to get you out. They broke my leg. I'll just be a burden if you save me. Sultan, please go and save Langxiang before it's too late. Where is the sacrificial ritual being held? It is said to have been held in many places in the mountains. Oh yes, those rituals are performed with terrifying masks. I'll go for her. Will you be fine alone? Don't worry about me. Go, swordman. Alright, take care. Pewnie też mi przyjdzie walczyć z jakimiś ludkami, ale to nastąpi, moi mili, w kolejnym odcinku, w którym będziemy... Cóż, próbowali uratować Langxiang. Pokonaliśmy jakiegoś demona, który nie wiem, wchłaniał zdrowe osoby, którym odcinano nogi i ręki. Ręki, co ja gadam, ręce. Polska język, trudny język. Więc generalnie miazma powinna w jakiś sposób zniknąć, ale zobaczymy, co się wydarzy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.